Gang Dziki Pieprzy! Dookoła świata opierdolimy tą sadzawkę i wracamy. No. Gdzie jedziemy? No tą sadzawkę bałtycką trzeba opierdolić i z powrotem. Ile przed nami? 4 miliony 800. Zgadza się. Informacja dla Maniusia. No. Panie reżyserze. Tu trochę bagaży jest, tu trochę jest, a tu nie ma nic. Gdzie bagaże? Otwórz kuchnię, zobaczymy co w magazynie. Ja mam rozwalone wszystko, ja sam nie wiem co mam. Ej, tu mam jedzenie, to mam cukier. Ty, co tu mamy? Po kolei. Otwórz. Nagramy, co tu mamy? O, kuchnia, tak, wszystko jest, proszę. Kuchnia tajska. Na ostro? Kurwa. Ty, zobacz, tu jest punetto. A to co? Wyciągnij ten garnek, cały torbę weź. Całą torbę, to jest mamy zimy? Dawaj, bierze sobie każdy to, co chce. Ja zaraz wodę wyciągnę. Ja tu mogę coś znać. No to wstaw. A może puszkę kawę wstawimy? Kawę bym wypił. Kawę? Kawę. Już idę po wodę. No to poczekaj, to jednego... Komentarz do tych, co będą... Restauracja pod... Wyrwi chmurką. Pod wyrwi akacją. Do tych, co będą to oglądać, proszę. Tu pan Damian wpierdala, głodny jak wilk, fury głodny, no i ja. Kurwa, siedzi. Świetna zupa. Nie macie jakiego chleba do tego? Mam bułki. Ale... Daj, tak masz bułkę. Jak... Ułożone, nie mamy to. Tam jak bułki, to nie smakuje bez chleba, nie? No. Będzie pan wypił jakąś kiełbasę taką normalną, zwyczajną, czy śląską, czy co? Kiełbaszko będę, nie? To dużo mówisz, co siedzieliśmy wczoraj? Tak, mi się wydaje, że to co tam? Jaki dzień dzisiaj mamy, panowie? Przepiękny. Powiem, że jest przepiękny, cisza, spokój, świeże powietrze. Rześko. Ja wiem, czy Rześko tak fajnie jest. Akurat, temperatura taka akurat. Kawa. Kawa, ciastko. Pierwszy dzień. Minął spokojnie. Tak. Tylko jedna butelka padła spokojnie. Tak. Wszyscy zdrowi. A mam tutaj, nie wiem, nie patrzę na twoje siedzenie, ale jest przykro, mam pogorszone siedzenia. Teraz wysiadajcie. A
Zrobił mi jeszcze moje. Ja zaraz robię twoje. Przekażę ją. Pamiętaj się. Ej. A, nawet nie dotknął, nam się wybieli. Czy ta kamizelka trochę chyba coś gada z tego, ale ona w ogóle ma mieć dziewczynę. No my na razie zjedziemy na Wilmów, a pan to zostanie, poczekaj. Granicy polsko-litewskie. Jedziemy dalej. Obieży światy. Tam w ogóle 42 tysiące do zapłacenia. Bo miał telefon w torbie, tylko że miał włączone przekazywanie, ten przekaz danych. Internet miał włączony. I tam się aktualizacje mu się ściągały i to mu tyle wyszło. Nie, dobrze, nie śpimy. Idziemy na miasto, na dziewczyny. Dlaczego? Ale zabra się śpi. Podnieś materac. Tak kurwa szczęka to. Ja pytam. Czekajcie, patrzcie tutaj, o brat. Idźcie tam. O, teraz was widzę, no. Teraz się odwróćcie. Jeśli by my nie siedli, człowiek. Niczego by nie. O. Okej. Czekaj, moment. Bo nie widzę nic kurwa teraz. A to nie to. To jest wyjazd tego podwórza, wiesz? Ej, to, ale podejdziemy jeszcze tu kawałek? Chcieli zobaczyć kościół, albo w Barcelonie, tą Sagradę. Kurwa, ten w Brukseli jedziesz taką czteropasmową, no. I na wprost ciebie on się tak, wiesz, stoi zajebisty, a potem ta droga się dwa pasy w prawo, dwa w lewo. Ole, kurwa, super. I to jest kapelusz wybudowana, no, wybudowana dla króla. No, kawałek dalej. Nie, bo nie, to trudno, czekaj. Kawałek dalej jedziesz, to jedziesz wzdłuż posesji tego króla. Aha. A to nie jest kilometr, to tam 3-4 kurde. Tak sobie biesiadują panowie we wannie. Czasem już głową być. To jest salon fryzjerski. No. ten kabelek. Ten. To, a tu nie wyciągnę tego? No tak. No nawet nie wyciągnę tego, nawet wyciągnę z wtyczkę. Wtyczkę, nie? No właśnie. To znalazłeś ten kabelek? Kabelek widzi na Marii! Czy ja tego wpinałem? To chyba z góry wpinałem. Wygasz to pytał!
Liga! Zajebany! Panie Krzysztofie, gdzie pan jest? A w Rydze. W Rydze. Gosiu, gdzie... tu jechałem, nie dotarłem, ale teraz dotarłem. To dobrze. Powiem, wszystko jak wie. No. Na Łotwie. Apartamenty. Co jest? Pan skomentuje te nasze apartamenty. Moi drodzy, widzicie to. Po prostu to jest nasz kolega, tutaj kucharz. Tu nam przygotował kolację. Z Dino. Proszę, Dino. Nie, to nie są moje siatki, przepraszam bardzo. Z Rygi. Co mamy? Tutaj mamy jakieś zupki chińskie. Tak. Proszę, jajeczka na twardo ze sklepu na gotowo. Proszę bardzo. Państwo widzą, Państwo ocenią. Tu jest Hog Ukraina. Czyli jesteśmy już w Estonii, tak? Ej kolego, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na granicy Estonii. U Łotwy.
To co gotujemy? Wieprzowinę. To co gotujemy? Podłużną wieprzowinę. Mamy? Jako pan ma chorobę morską. Ja nie mam choroby. Będę żygał. Jak będziesz pan żygał, to ja pan marynarkę przyszedł. Ja nie mam choroby morskiej. Ja mam na kutrze odbiór dorsze i źle była 6 kaliforta. Złapałem ryby dorsze. Nie, tego nie miałem. Jesteśmy na koncercie Led Zeppelin. Za free! Za free, no za free. Yeah.
być rok. Poszukaj. Będzie gdzieś metka. Uważaj, Damian, łoś leci. Przed chwilą Damian mówi, łosia nie widziałem jeszcze. '913, '15, '18, '19, '21 do '28 coś pisze. Pisze Fordson. To nie jest Ford, Fordson. Fordson. Detroit, Michigan, USA. USA. Co da pan szykuje dobrego? Co chcecie, to jedzcie. Otworzyłem puszkę z salcesonem. Wojskową. Dobry? Dobry. Koledzy. No pięknie. Jesteśmy w porcie. Gdzie? Żyjemy kiełbasę. O, proszę, tak. Jesteśmy tak. W porcie w Turku. Turku. Teraz się najemy, potem będziemy się najebać. No, dlaczego? Bo mamy ile godzin? Do rana postój. Mamy prom, nie? Jutro? Potem mamy 11 godzin, płyniemy promem, to znowu się najebiemy. Czy z wakacji się tylko najebiemy? Później pojedziemy. A potem pojedziemy może. Może, może. Może, może. Dobra. Tutaj już Damian, kolega Polan. Wyłączaj, wyłączaj. Niech wszyscy zobaczą, jaki mamy namiot. Taki mamy namiot trzyosobowy. Nawet nie wiem, skąd Sławek załatwił namiocie łazienkę. Troszkę, troszkę. Kawę mamy. Pyry będziemy skrobać zaraz. Dobrze, mamy blisko. Weź. Panowie, gdzie jesteśmy? Na obiedzie? Pod namiotem? Jesteśmy? Jesteśmy w Turku? Turku. Porcie, w Turku. Port Turku. O, proszę bardzo. Tu mamy port Turku. Finlandii. Tu mamy port Turku. W lewo, w prawo, terminal. Tu kolega robi rosołek. Kolega co sobie? Też sobie. Kiełbaskę. I już się robi. Tu już Jameson jeden zaczął się rozlewać. Drugi to jest. A, drugi, no fakt. To jest drugi. Kuchnia z nami jeździ, nie popsuła się nawet na chwilę. Także panie Robercie Makowicz, jak coś, to służymy pomocą. The Far Romantic. Bo teraz jesteśmy w Finlandii, ugotowaliśmy kiełbasę. Co on zrobił? Dzwon, ale ludzie walili. Regionalną, i mamy regionalną zupę. Banany, papryką. Jest fenomenalne. Te gustó la cena? Claro, jefe, esplendido, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. To była naprawdę, a w zasadzie jeszcze jest super wyżerka. Ala? Ala kurza. Kurza zupa. Tutaj kolega suszy pranie, które się po drodze wyprało. Tylko proszku nie dałem. Bozia deszcz dała. Gdzie jesteście? W Turku, w Finlandii. To jest kurwa jakiś zamek chyba. Ale w Turku jest. Tam ktoś spadł teraz. Łe, patrzcie, leciał, leciał. Nie nagrałeś tego. Zleciał, dużo zleciał. Patrz, szuka, o, ale nie. W tym oknie. Patrz, szuka tego, co zleciał. No. Ej, pan do góry z tym belki zleciał. Tam wieszali kogoś. Albo chłostali. Albo chłostali. I, albo nie, tutaj, bo tu jest tak z górki. Jak tu mu wjebali, to to wszystko spłynęło na dół i nie było widać, nie było widać, nie było śladu. Idziemy na piwo? Idziemy na piwo? Idziemy, daj, prowadź. Nie, a ci się na wentyl. My o piwie, a ty na wentylu. Chodź, tam idziemy. No, next move. Next. Otworzyć, wypijemy tu na miejscu. No. Okay. Maybe later. Proszę. Okay. 18 euros, please. 18. Zamówiłeś te trzy? No już dostałem. No ale te trzy. Później, po tym. No od razu płacę.
Tak, już kolega coś mówi. Tak, proszę bardzo, kolega coś nam powie ciekawego. No więc chciałem powiedzieć, jak to było tak naprawdę podczas bitwy pod Grunwaldem. Jak to się stało, że Polacy wygrali tą bitwę, bo jest kilka nieścisłości. Taka zapisowa. A prawda jest tak. Pan mówi, pan sobie przerywa. My to wszystko słyszymy. Pod koniec czerwca, właściwie jeszcze wcześniej, jak wojska polskie, wojska litewskie, no bo wiemy o tym, że Księstwo Litewskie, no bo pomagało nam w tym spektaklu, spektaklu zbrojnym. Wszyscy się zjeżdżali pod Grunwald, a to było już lato, to było już bardzo gorąco, no więc żeby jakby nie narażać się na działania słońca, na działania temperatur letnich, no to wszyscy byli pochowani w krzakach, w lesie, tak, a wiadomo, że oni nie przyszli tam z 10-20 kilometrów, tylko oni to setki kilometrów, to byli zmęczeni wojownicy, to były zmęczone konie, to by trzeba pożywienie zdobyć, to była cała machina, żeby to wszystko jakoś utrzymać w kondycji. No ale też trzeba pamiętać o tym, że i ci wojowie byli spragnieni różnych uciech, typu my tutaj sobie piwo zimne pijemy, tam nie było zimnego piwa, nie. Jak mieli wodę do picia, to już był sukces. Ale trzeba pamiętać też o tym, że po drugiej stronie w podobny sposób zbroili się Niemcy, tak? Krzyżacy się zbroili, z tym, że skoro krzoki i lasy już były zajęte przez Polaków, no to oni niestety na polu. Tak? Zostało im pole. Pole, białe namioty z czarnymi krzyżami. Oni się tam... Naparzać musieli. Nie, oni się tam musieli jakby przygotować do bitwy. Ale jednego dnia rano Włodek Jagiełło... No, Zówko, za Jagiełło. Rano wyszedł z namiotu. Spojrzał na tą całą okolicę, spojrzał na te namioty krzyżackie, spojrzał na tych naszych wojów w krzakach pochowanych i pomyślał tak. Przecież to jest tysiące wojowników, tysiące rycerzy, giermków, koni. To wszystko jest narażone na to, że w momencie starcia, w momencie bitwy będą ginąć. Koń, giermek, rycerz, no to zostawia sieroty, tak? No bo przecież gdzieś z tyłu za nim jest rodzina, jest żona, są dzieci. Jak on zginie, to zostawia ich na pastwę, no nie wiem czego, no. Ulricha von Jürgingena. No dokładnie tak. To będzie taka rzeź, sobie pomyślał, to będzie takie morderstwo na wielu narodach, bo wiemy też, że nie tylko Litwini nam pomagali, bo to przyjechali i Ukraińcy. Trzeba zatrzymać trochę, może przyspieszyć. To przyjechali wojowie z całej Europy. Również i krzyżaków wspomagali. No i coś się tam stało dalej. Bo czas leci. I krzyżaków też wspomagały inne narodowości. I ten Włodek pomyślał sobie tak. A może byłoby dobrze wystawić jednego konkretnego wojownika, zawodnika, przeciwko jednemu wojownikowi. Idziemy do chaty. Niech się naparzają i kto wygra, to ten przesądzi losy bitwy. No i pomysł dobry, no więc pojechał. Może by tak wystawić po jednym zawodniku. Panie, bo zaczął padać. Może to jest pomysł, żeby nie było tylu sierot, żeby nie było takiego dramatu. Polsyś mówi, okej. Okay. Zgodził się. Wtedy mu, wiesz, masz tu jeszcze dwa miecze, weź się doposaż. Nagie miecze. Z tą nagością to jest inna historia, nie? Ale były dwa nagie miecze na 410. Nie chodziło o miecze, ale chuj, pada, nie? Dobra, pada, dalej. Zaraz się załamy stąd. Sławek, co tam podają w tych kociołkach? Piwo. No opowiadam o tym Urlichu i tam dali, i tak dalej. Tu gotowali i prali. Tutaj się napierali. No trochę bodło Włodka, jak dostał te miecze, mu jakaś łapówka, jakiś symbol, że co, że przegrają. No. Ale Włodek mówi, dobra, robimy tak, że szykujesz jednego wojownika, ja szykuję drugiego wojownika. No. Dajemy im plac do bitwy, niech się naparzają.
Czytaj, pytam się. Hamburgery ogólnie, nie? No. Co? Co ty wywijasz? Ale burza, ale burza, a my idziemy sobie. I chuj z burzą. Tam jest pan, kurwa, czy ty jest? Teraz ostro w lewo. Podążać za strzałką na ekranie przy wyjeździe, proszę skręcić w prawo. Gdzie jesteśmy? Na promie Viking. Płyniemy do Nowej Zelandii. Ale była whisky wczoraj dobra. Działanie ma zajebiste, że jeszcze trzyma. Omijamy Afrykę. Przylądek dobrej nadziei mamy też gdzieś tam z boku. I jedziemy szukać silnika. Jakiego silnika? Pawla, nie, jak to było? Tyle kolegów mamy z nami jadą, co tu filmuje właśnie. Taką ekipą jedziemy. Tam jest druga X-era. Czyli są dwa porządne motocykle na tym wyjeździe. Które muszą mieć eskortę. Ale jest GS. Jest szczęście nie mieli. Wszyscy byli zdrowi, bo nie wiesz, ja pokład, nie? No to jest prawda, tam Amerykanie mówili pomóc, nie? Ale to nie chcieli. No bo technologia lepiej. No, lepiej. Płyniemy gdzie? Stockholmu. Reykjavik. Łe. Mój wiecie, to jest. Reykjavik? Reykjavik. Reykjavik. Islandia? Stolica Islandii, Reykjavik. Tam płyniemy. Umiał wybrnąć, tam płyniemy. A kto wczoraj coś mówił o Islandii? Stoimy przy piwku. Mamy dzisiaj 9 sierpnia roku pańskiego 2019. Dobrze mówię? 9. Już tu jest
lata, ale nie wiem, kurwa, gdzie. Płyniemy sobie pięknie, spokojnie. Pięknie sopłyniemy z miejscowości z Finlandii, Turku, do miejscowości Sztokholm w Szwecji. Szwajcarii? Szwajcarii, tak, tak, tak. Coś na szy, może zobacz, jak lot szybko mija. To. Widuj te kasy. Skomentuj, Sławek, te wyspy. No co, no wypływamy z Finlandii, już 2 godziny płyniemy cały czas pośród wysp, małych, dużych, i one jakoś się nie mogą skończyć. Nie wiem, czy za godzinę, czy za pół godziny w końcu wypłyniemy na pełne morze. Ale na razie jest pięknie. Tak jak Finlandia na mnie na początku zrobiła słabe wrażenie, no to tak teraz na pożegnanie robi na mnie piorunująco dobre wrażenie. I aż żal opuszczać. Aż żal opuszczać Finlandię. Naprawdę. Wyspa przy wyspie. Halo. Halo, tu Londyn. Tu Londyn. No właśnie, to co widać? To samo co z tym. Jak para wylatuje tam do góry. Chodź, Damianek, chodź. Service room. Jak na razie maszyna się sprawuje, jak na BMW przystało. Ale widzisz, no poskładany kurwa tak na szybko i takie jedzie. Ale jak tu, na BMW. A tu trasa taka, kurwa. Zero testów, zero nic. I o, to jest wydarzenie. To jest wydarzenie. To jest przewaga techniki, bo daje radę. Tak. Nasz hotelik, Good Morning Hotels. Tutaj wstrętne hamburgery, no, po których brzuchy puchną. Tu serwis Volvo, tu Forda. Jeden przy drugim. To startujemy w stronę Kopenhagi. Światła! IKEA zwiedzana! Ale ta Szwecja nieprzyjemna! I co? Nie wierzyłeś, że będziemy IKEA zwiedzać i ISK? To wierzysz, nie?
się pan boi? Weź mi włóż ten ochraniacz. Ten ochraniacz, to. Ale włożyć... Wcisnąć w rękę, o, jakoś tak. O, właśnie. Co jest, Teletubisiu? Zdrowy. Proszę. Który worek jest twój? Z kijami? Ach, z kijami. Dobrze. Z kijami. Ten czerwony, bo mi do motocykla będzie pasował. A ja sobie wezmę te dwa woreczki. Szopki, nie? O, idzie pani. Jak się bawić, to na polu golfowym. Zobaczy, jaki pokój mamy. Zgadnij, za ile? 170 euro. Używa, jak go nie kasują. Damian szaleje normalnie kolegom, takie coś postawi, to dziękujemy. Nie, no jest szacun. No, to jest, z takim gościem trzeba jeździć. On jest cały czas na wakacjach. Nie na wakacjach. On ma wszystko wygwizdane. O, tam jakiś jest. Szopka z tyłu jest, widzieliście tę szopkę? A teraz pokażemy sposób, jak trzeba sobie w życiu radzić. Po ciężkiej pompie. Sandały z łopy to je trzeba ze suszy. Na bęce buty też mocno? Bo nie, no chodzi o to, żeby się nie zaziębić. Finał! I co masz do powiedzenia? Dupa boli, radowani. No, byliśmy, widzieliśmy, przyjechaliśmy. Zanawkę już objechali, pomimo uszkodzonej chłodnicy, całą trasę daliśmy radę. Ile kilometrów? Mamy 3300 na kołach, plus to co promem, ale to muszę zobaczyć w komputerze, ale około 4000 wszystkiego. No, jest. Problem, no. Co ty powiesz? To piękny wyjazd, trochę deszczu, ale też. Chłodnica zaprawiona, jazda piękna. Dużo żeście popili?
Nie, mało myśmy w ogóle nie pili. Dwa piwa, w tym jedno bezalkoholowe. No. W Helsinkach. A wyspani jesteście? Tak. A nasz hotel gdzie? W domu. Jamajka gdzie? A, Willo Jamajka. Polecamy wszystkim. Ale nie polecam. I Helsinki. Helsinek nie. 30-osobowy pokój. A teraz pokaż pan, co z tą chodnicą. To nie widać, bo jest to zabudowane, ale z tej. Ale tu mamy włącznik, włącz, włącz. Tak, o. O, włącz. Włączamy. Wyłączamy. I daliśmy radę na tym przejechać ile kilometrów? No 300. Nie, bo ona poszła w Wilnie, no tak. To... No we Wilnie to jest zaraz 500... No 2500 zrobiła. Tak. No, no, no. Jak pan usłyszał, że cieknie, zdenerwował się pan czy nie? No przecież, że się zdenerwowałem. Gdzie? Ale chłopaki mi dali, dodali mi otuchy. Dobrze, elektryk był z nami? Dobrze, był elektryk. Tak. Dobrze, że Intercars ma swoje sklepy na Litwie. Kolega Litwin. Litwin po polsku mówiący. A to jest nasz. Takie wycieczki robi częściej. Tak jest. O, następną mamy roku pańskiego i dokąd? 20 rok. Rzym. Oczy ogólnie Włochy z takim na naciskiem na Rzym, nie? Wszyscy koledzy, którzy będą widzieć w klubie to, zobaczymy, który będzie chętny i zapraszamy. Oczywiście, zapraszamy chętnych. Czy czwarty Mohikanin się znajdzie? No, mam nadzieję, że się znajdzie. Szkoda, że Andrzej nie jechał. No. Może pojedzie za rok. Tak. No to finał, wyłączamy. Do zobaczenia. Dzień.